Dzień dobry Państwu. Nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w pierwszym odcinku nowego cyklu programów o nazwie Prawo na co dzień. Gościem programu jest pani mecenas Katarzyna Wróbel-Koczułap. Witam Państwa bardzo serdecznie. Celem tego cyklu programów jest przedstawienie słuchaczom w sposób przystępny, językiem jak najbardziej prostym i mam nadzieję zrozumiałym, instytucji prawnych, które są niezbędne każdemu zwykłemu człowiekowi, każdemu zwykłemu Kowalskiemu, przepraszam wszystkich Kowalskich, ale będę się posługiwał tym nazwiskiem, żeby było łatwiej, do zrozumienia sytuacji, w której się znajduje w różnych chwilach swojego życia, do poruszania się w państwie prawnym, jakim żyjemy. Pierwszy odcinek dotyczy rozwodu, ale nie całkiem rozwodu. Rozwód jest tylko pretekstem do dalszej części odcinka, który jest poświęcony temu, co po rozwodzie, a więc o podziale majątku wspólnego. Pierwszą historią, którą chcielibyśmy się z Państwem podzielić, jest historia Pana Piotra. Pan Piotr był przez 10 lat w związku małżeńskim ze swoją żoną Joanną. Od jakiegoś czasu nie układało się między nimi. W końcu Pan Piotr podjął decyzję o rozwodzie. Małżeństwo ma dwoje małoletnich dzieci. Pan Piotr zwierzył się ze swoich problemów w związku swojemu koledze z pracy. Kolega ten opowiedział z kolei historię swojego znajomego, który rozwodził się wprawdzie w innym państwie, ale jego rozwód został orzeczony bardzo szybko, z tego względu, że nie przeprowadzał go sąd. Ten pan złożył dokumenty podpisane przez siebie i przez swoją jeszcze ówczesną żonę do innej instytucji niż sąd. Instytucja ta, widząc podpisane przez oboje małżonków dokumenty, bardzo szybko orzekła o rozwiązaniu związku małżeńskiego zawartego przez tych państwa. Pan Piotr, zachęcony historią owego małżeństwa, udał się do kancelarii adwokackiej. Przedstawił adwokatowi swoją wizję tego, w jaki sposób chciałby zakończyć swój związek małżeński. Jednakże adwokat po wysłuchaniu wizji pana Piotra opowiedział mu, w jaki sposób wygląda uzyskanie rozwodu na gruncie naszego porządku polskiego prawnego. Po pierwsze, rozwód może orzec tylko i wyłącznie sąd. A więc musi się odbyć rozprawa. A więc jedna ze stron musi wnieść pozew na piśmie do sądu z wnioskiem o orzeczenie rozwodu. Teraz, jeżeli obie strony, oboje małżonkowie, tak i żona i mąż, uważają, że dalszego współżycia przed nimi nie ma, wspólnej przyszłości z jakichś powodów nie ma, wtedy mogą to zrobić wspólnie i w porozumieniu, ale w ten sposób, że jedna ze stron umówiona wysyła pozew do sądu, druga na ten pozew odpowiada pisemnie, mówiąc, że zgadzam się, albo nie odpowiada, tylko stawia się na rozprawę przed sądem i mówi, tak, zgadzam się na rozwód. Wtedy, jeżeli dzieci nie ma w tym małżeństwie, no to sąd wysłucha strony, spróbuje się dowiedzieć, może się dowie, a może nie, jaka jest rzeczywista przyczyna rozwodu, no i ten rozwód orzeknie. Jeżeli dzieci są, no to wtedy strony powinny w tym pozwie i albo w odpowiedzi na pozew wspólnie określić, u kogo dzieci będą, albo dziecko będzie mieszkało, jak będą wyglądały zasady opieki nad dzieckiem. No i powinien się w tym momencie znaleźć jeszcze jeden świadek, który opowie, czy w jego ocenie rodzice, mimo konfliktu pomiędzy nimi, no przecież mamy rozwód, potrafią się dzieckiem opiekować, czy dziećmi, i że zdaniem tego świadka rozwód jest w tej sprawie koniecznością, ale za bardzo nie będzie bolał dziecka. Sąd w wyroku rozwodowym wypowie się o następujących kwestiach. Sąd rozwiąże małżeństwo, wskazując, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, czy ponoszą ją obydwoje małżonkowie, czy też rozwód zostaje orzeknięty bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Sąd wypowie się również odnośnie tego, komu przysługuje władza rodzicielska nad wspólnymi małoletnimi dziećmi. Czy władza ta zostaje dla obojga rodziców, czy jeden z rodziców tej władzy zostaje pozbawiony, czy też władza ta zostaje mu w jakiś sposób ograniczona. Sąd też orzeknie o wysokości alimentów na wspólne małoletnie dzieci. Sąd określi miejsce zamieszkania dziecka.
Jeżeli rodzice nie określą zgodnie sposobu kontaktów z dzieckiem lub nie złożą podpisanego przez siebie wspólnie porozumienia rodzicielskiego, sąd orzeknie o kontaktach z dziećmi. Jeżeli zatem takie porozumienie będzie złożone, sąd takiego orzeczenia o kontaktach nie wyda. Pozostawi tutaj to do ustalenia pomiędzy rodzicami. Sąd też może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w takim wyroku. Może orzec o wysokości alimentów na drugiego małżonka, jeżeli zaistnieje taka konieczność. No i sąd orzeknie również o kosztach postępowania. No i cóż, mamy rozwód. Musimy teraz dojść do etapu następnego, o którym była mowa na wstępie, czyli do podziału majątku. Po pierwsze, zawsze jakiś ten majątek zawsze jakiś jest. No i można go podzielić na trzy sposoby. Jeżeli w majątku są wyłącznie rzeczy ruchome, no to wystarczy porozumienie byłych małżonków pomiędzy sobą. Na wszelki przypadek każdy prawnik powie, to spiszcie to porozumienie na jakimkolwiek dokumencie pisemnym, po to, żeby nie było wątpliwości, jak postanowiliście. Jeżeli w majątku jest jakaś nieruchomość, tym najczęściej po prostu mieszkanie, tak? W tym momencie do podziału tego majątku potrzebny jest notariusz, bo każde przeniesienie własności czy dyspozycja własnością jakiejkolwiek nieruchomości może być sporządzona wyłącznie zgodnie z kodeksem cywilnym w formie aktu notarialnego. No i znowu mamy trzecią możliwość, sąd. Tak? Jeżeli musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że jeżeli będziemy dzielili pomiędzy sobą nieruchomość lub nieruchomości, to notariusz wyznaczy opłatę od swojej czynności, tego aktu notarialnego, według taryfy notarialnej. Przy majątku znacznej wartości mogą to być dość znaczne pieniądze. Natomiast jeżeli małżonkowie złożą zgodny wniosek do sądu, sądu rejonowego, czyli sądu najniższej instancji, o podział majątku, wtedy opłata wynosi aż 300 zł, jeżeli jest zgodny wniosek. Natomiast jeżeli wniosek jest niezgodny, czyli nie ma zgody pomiędzy małżonkami, jak podzielić majątek, no to opłata jest trochę większa sądowa, ale dalej będzie znacznie niższa niż notarialna, bo będzie wynosiła złotych 1000. Cóż będzie się działo dalej? Zakładam, że strony nie potrafią między sobą dojść do porozumienia, czyli sąd będzie musiał podzielić majątek. Sąd dzieli majątek tutaj. Zaczynając w ogóle od tego, co sąd będzie dzielił, sąd będzie dzielił majątek wspólny, czyli musimy zastanowić się nad tym, czym ten majątek wspólny jest. Najprościej mówiąc, majątkiem wspólnym są przedmioty, które zostały wypracowane przez obydwoje małżonków podczas trwania małżeństwa, czyli od momentu zawarcia związku małżeńskiego do momentu prawomocnego orzeczenia rozwodu, chyba że strony w tak zwanym międzyczasie zawarły małżeńską umowę majątkową. Rozdzielność majątkowa powstaje albo z chwilą prawomocnego orzeczenia wyroku rozwodowego, albo ustalenia w trakcie trwania małżeństwa umową małżeńską majątkową momentu, w którym taka rozdzielność powstaje, albo, co jest ciekawe, rozdzielność majątkowa powstaje również w momencie orzeczenia przez sąd separacji. Wprawdzie separację sąd może znieść na zgodny wniosek stron, jednakże jeżeli obie strony zgodnie ustalą, że wprawdzie separację chcemy znieść, ale do majątku wspólnego wracać już nie chcemy, to sąd separację cofnie, ale majątek wspólny już jako taki istniał nie będzie, ponieważ strony pozostaną w ustroju rozdzielności majątkowej. I sąd będzie dzielił tylko te rzeczy, które wchodzą w skład majątku wspólnego. Sąd nie będzie się zajmował podziałem, w skład majątku wspólnego nie wchodzą rzeczy należące do majątku osobistego każdego z małżonków, czyli majątek osobisty, tak w skrócie ujmując, są to przedmioty, które nie wchodzą w skład majątku wspólnego, nie podlegają podziałowi. Przede wszystkim są to wszelkie przedmioty nieruchomości, które każdy z małżonków uzyskał przed zawarciem związku małżeńskiego. Są też pewne kategorie praw czy przedmiotów majątkowych, które pomimo tego, że weszły w skład majątku małżeńskiego
w trakcie trwania związku do tego majątku nie będą zaliczane. Czyli majątek, który któryś z małżonków otrzymał w spadku podczas trwania małżeństwa, chyba że spadkodawca w testamencie zastrzegł, że jest to przedmiot, który ma wejść do majątku wspólnego małżonków. Są to prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, czyli na przykład prawa majątkowe, które jeden z małżonków posiada na przykład jako wkład do spółki cywilnej. Są to przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania potrzeb osobistych jednego z małżonków, na przykład odzież. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, na przykład spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Są to przedmioty czy świadczenia pieniężne uzyskane na przykład z odszkodowania za rozstrój zdrowia czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Cóż jeszcze? Na przykład moje autorskie prawa autorskie. Tu jeszcze należy wskazać o jednej ciekawej kwestii. Wynagrodzenie za pracę, które każdy z małżonków uzyskuje w trakcie trwania małżeństwa, wchodzi w skład majątku wspólnego, ale już roszczenie o wypłatę takiego zaległego wynagrodzenia za płatę wchodzi w skład majątku osobistego. Więc już wiemy, co sąd ma podzielić, zakładając, że strony nie dochodzą do podziału, do rozsądku, do wspólnego, wspólnej dyspozycji. Jak teraz tytułowa sprawa, jak orzeczenie o winie, jaki ma wpływ na podział majątku? Ono to zależy od tego, czy wina została orzeczona, z jakiej przyczyny jedna ze stron została uznana za winną. Posłużę się jednym przykładem. Tak? Jedyną stroną winną rozkładowi pożycia małżeńskiego była żona. Ale majątek był dość znaczny, ale majątek powstał w ten sposób, że część tego majątku powstała z darowizny rodziców żony dla małżonków na budowę domu, a większość tego majątku powstała przez wypracowanie tego majątku przez wyłączną pracę żony, która wychowywała kilkoro dzieci, utrzymywała męża, zatrudniała pracowników, prowadziła działalność gospodarczą i za męża płaciła składkę ZUS. A cóż mąż wnosił do tego małżeństwa? No siedział przed telewizorem i tył. Sąd w takiej sytuacji jest wielce prawdopodobny, że uzna, iż nieważne jak kto spowodował ten rozkład pożycia małżeńskiego, ale ważne jest to, kto spowodował powstanie majątku wspólnego. To w tej sytuacji rzeczą oczywistą jest, że tą osobą jest żona. A więc najprawdopodobniej podział majątku będzie nierówny na korzyść żony, a na niekorzyść męża. Większa część majątku przypadnie żonie. Tutaj tak naprawdę też należy zauważyć, że samo orzeczenie wyłącznej winy za ten rozkład pożycia małżeńskiego nie zawsze może mieć przełożenie na sposób podziału majątku wspólnego, bo na przykład jeżeli będziemy mieć na przykład wyłączną winę męża, który był alkoholikiem i pomimo tego, że pracował, to bardzo często zmieniał tą pracę nie ze swojej własnej chęci, tylko z uwagi na to, że z każdej pracy był dość szybko wyrzucany właśnie z uwagi na swój problem alkoholowy, a żona pomimo tego, że pracowała może w mniejszym wymiarze, ponieważ przebywała na urlopie macierzyńskim czy urlopie wychowawczym, to jednak również w takim przypadku sąd może uznać, że z uwagi na przyczynę rozkładu pożycia, to żonie przypadnie większa część tego majątku. Z kolei, jeżeli na przykład małżeństwo zostanie rozwiązane przez sąd i sąd jako główny powód uzna na przykład zdradę żony, czy wielokrotne zdrady żony, gdzie mąż zostanie sam z dziećmi, to z reguły tutaj to nie będzie miało wpływu na podział majątku, ponieważ nie mamy w tym przypadku mowy o tym, o takim powodzie zdrady, o takim, przepraszam, powodzie z rozwiązania małżeństwa, który miałby jakieś przełożenie na wypracowanie przez strony majątku wspólnego. Bo musimy pamiętać o takiej prostej zasadzie, że w naszym porządku prawnym co do zasady udziały w majątku są równe.
sąd z ważnych przyczyn może orzec o tym, że te udziały zostaną podzielone nie w sposób równy, udziały będą nieproporcjonalne, na przykład 70-30%. Jak Państwo widzicie, sprawa jest względnie prosta, acz tylko względnie. To znaczy sąd co do zasady powinien podzielić majątek pół na pół pomiędzy małżonkami, ale sąd nie bada tak naprawdę, kto się przyczynił do rozkładu pożycia majątku małżeńskiego, a bada to, kto przyczynił się do powstania majątku do podziału. I to jest podstawowe kryterium, które powoduje, że majątek jest dzielony przez sąd w ten, a nie w inny sposób. Dziękuję Państwu na dzisiaj. Żegnamy się. Do widzenia.